Ograniczenia dla niezaszczepionych. Polacy zabrali głos o ograniczenia dla niezaszczepionych. Najnowszy sondaż dla Wydarzeń. Większość Polaków uważa, że osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19 nie powinny wchodzić do restauracji czy kin. W najnowszym sondażu Ibris dla Wydarzeń Polsatu pomysł wprowadzenia takiego zakazu poparło 53,8% badanych. Ankietowani zostali również zapytani o obowiązkowe szczepienia dla medyków i nauczycieli. W badaniu Ibris dla Wydarzeń Polsatu zapytano Polaków, czy osoby niezaszczepione przeciwko koronawirusowi powinny mieć zakaz wstępu do miejsc publicznych, np. restauracji, kin czy na imprezy masowe. Największa grupa ankietowanych wybrała odpowiedź zdecydowanie się zgadzam, 27,9%. Badanych, kolejne 25,9%. Odpowiedziało raczej się zgadzam. Odmiennego zdania jest 15,1% badanych raczej się nie zgadzam, a 26,2% wybrało odpowiedź zdecydowanie się nie zgadzam. Zdania na ten temat nie ma 4,9% ankietowanych. Zakaz najrzadziej popierają 30-latkowie 29%, a najczęściej osoby w wieku 60-69 lat 77%. Postawy różnicuje też wykształcenie, im wyższe, tym częściej ankietowani popierają taki zakaz. Obowiązkowe szczepienia wybranych grup zawodowych badanych zapytano także, czy szczepienia przeciwko COVID-19 dla lekarzy i personelu medycznego powinny być obowiązkowe. Taki pomysł popiera 65,2%. Ankietowanych zdecydowanie się zgadzam, 42,5%. Badanych, raczej się zgadzam, 22,7%. Badanych, a odmiennego zdania jest 30,7%. Ankietowanych raczej się nie zgadzam, 10,9%. Badanych, zdecydowanie się nie zgadzam, 19,8%. Badanych. Odpowiedź nie wiem, trudno powiedzieć, wybrało 4,1% badanych. Podobny wynik otrzymano w badaniu dotyczącym obowiązku szczepień dla nauczycieli. 57,9% badanych poparło ten pomysł, odpowiedź zdecydowanie się zgadzam, 34,3% badanych, raczej się zgadzam, 23,6% badanych. Przeciwko obowiązkowym szczepieniom nauczycieli opowiedziało się 39% badanych. Odpowiedź zdecydowanie się nie zgadzam, wybrało 26,1% badanych, a raczej się nie zgadzam, 12,9% badanych. W tym badaniu zaledwie 3,2% badanych wybrało odpowiedź nie wiem, trudno powiedzieć. Pracodawca powinien sprawdzać szczepienie pracowników. Ibris zapytał także ankietowanych, czy ich zdaniem pracodawcy powinni mieć prawo żądać informacji od pracownika o szczepieniu przeciwko koronawirusowi. Taki pomysł zdecydowanie poparło 25,9% badanych, a 30% badanych wybrało odpowiedź raczej się zgadzam. Przeciwnego zdania jest 37% badanych zdecydowanie się nie zgadzam, 23,9% badanych, raczej się nie zgadzam, 13,5% badanych. Zdania w tej sprawie nie ma 6,8% badanych. Nieszczepieni powinni płacić za leczenie? Badanym zadano także pytanie, tak jak w Singapurze, niezaszczepieni, którzy zachorują na COVID-19 powinni sami płacić za ewentualne leczenie? Pomysł poparło 35% badanych, odpowiedź zdecydowanie się zgadzam, wybrało 19,8% badanych, a raczej się zgadzam, 15,2%. Odmiennego zdania było 51,6% ankietowanych, odpowiedź zdecydowanie się nie zgadzam, wybrało 31,2% badanych, a raczej się nie zgadzam, 20,4% badanych. Odpowiedź nie wiem, trudno powiedzieć, wskazało 13,5% badanych.
Badanie zrealizowane 18 listopada metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CATI na grupie 1100 osób.